komu to potrzebne? Hej wszystkim, z tej strony Dia i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, tak, znowu osiągnięcia. Już wam ostatnio tłumaczyłam czemu, w skrócie remont, ale już kolejny projekt będzie naprawdę fajny, bo z okazji Dnia Zwierząt będziemy robić działającą kocią kawiarnię na survivalu, więc jest na co czekać. Możecie dawać imiona kotkom w komentarzu. Zobaczymy, ile ich w ogóle będzie, ale śmiało wymyślajcie im imiona. A co do osiągnięć, to dzisiaj zrobimy sobie ich 5. Zrobimy sobie trampolinkę, przejedziemy się pociągiem, postrzelamy z łuku do celu i zbudujemy dozownik i golema. Gotowi? To zaczynamy! Zaczniemy od trampoliny. Jak widzicie, będzie to miało miejsce w Wesołym Miasteczku, bo mam do tego specjalne miejsce. Jest one ukryte za trampoliną i nie wystarczy skoczyć z tego najwyższego punktu na pianinko. Osiągnięcie jest ukryte tam z tyłu. Jest to mały otwór zakryty trapdoorem, w którym trzeba się zmieścić i skoczyć tam z samej góry. Dopiero wtedy się zaliczy. Przyprowadziłam Diva i wspięłam się na samą górę, żeby zaliczyć mój spektakularny skok. Tak, bardzo spektakularny. No to co, czas się pozbierać i lecimy jeszcze raz. Tym razem przyniosłam sobie łóżko, żebym nie musiała zasuwać przez całą bazę do Wesołego Miasteczka. No i co, czas znowu spiąć się na wyżyny mojego świata, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć tam problemy techniczne, zagapić się i znowu nie trafić w kratkę. Na szczęście łóżko to był bardzo dobry pomysł, więc mogłam znowu powtórzyć całą procedurę, żeby wspiąć się na górę i może tym razem się uda? I mamy to! Udało się wbić pierwsze na dzisiaj osiągnięcie. No to co? Czas lecieć dalej z tematem. Żeby zdobyć kolejne osiągnięcie, zabiorę was w przejażdżkę wagonikiem. Polega ono na tym, że trzeba przejechać się 500 kratek w jedną stronę wagonikiem. Także lecimy. By the way, będę kiedyś rozwijać mój system kolei na dwie nowe drogi. Jedna do spawnu, a jedna będzie jak zacznę w końcu streamować, bo mam dwa pomysły na streamy. Ale to za jakiś czas i jak się w końcu uda. A na razie udało mi się zdobyć kolejne osiągnięcie, więc możemy jechać dalej. Ale zanim przejdziemy do kolejnego osiągnięcia, które znowu będzie miało miejsce w Wesołym Miasteczku, to szybkie info. Jeżeli chcecie mi pomóc, żeby ten odcinek niósł się przez internet, to fajnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę. Niech algorytm wie, że tutaj jestem. A jeżeli jesteś tutaj nowy, to zachęcam obejrzeć film do samego końca i wtedy podjąć decyzję o subskrypcji. Co ty na to? Będzie mi niezwykle miło, jak zostaniesz moim widzem. A teraz wracamy do odcinka. Kolejne osiągnięcie to strzelanie z łuku do tarczy. Odległość to minimum 10 bloków. Oczywiście tego info nie ma w opisie, no bo po co? I to już ustaliliśmy ostatnim razem, że po co dawać opisy? Po co? No po co? Na co to komu? Komu to potrzebne? Domyślimy się wszyscy, że to musi być taka i taka odległość i w ogóle, nie? Tutaj mam takie fajne miejsce, które sprawdza, czy trafiłeś w środek przez zapalenie lampek. Jeżeli zapali się 5, to jest spora szansa, że dostaniecie osiągnięcie. A jeżeli mniej, no to niezbyt. Postrzelałam trochę z różnych odległości i wielokrotnie, żeby zwiększyć swoją szansę na trafienie w środek. Jak widać, szło mi fenomenalnie, ale po kilku nieudanych i udanych próbach, po krótkiej chwili dostałam osiągnięcie, więc bardzo fajno. Powinszuję. Kolejne osiągnięcie jest ultra krótkie, bo polega na tym, że musimy zrobić po prostu dispenser, więc przyniosłam Divowi odpowiednie itemy i wzięłam się do roboty. A w międzyczasie, jak ja tam sobie coś tam kraftuję, to wyłapcie słowo klucz do następnego odcinka. Będzie to polski twórca i wiem, że dużo z was na nią czeka. Tak, na nią, bo jest to kobieta i jej kluczem jest zielono-włosy elf. I analogicznie do Shulkercrafta, co do którego mam do was ogromną prośbę, ale to za chwilę, też działa w duecie, więc zachęcam was do odgadywania, o kim mowa.
A co do Shulkercraft, sprawa wygląda tak. Jako iż panowie prowadzą wspólnie kanał i ciężko jest znaleźć dla nich osobno ciekawostki, a mimo wszystko chce ich rozdzielić, to w odcinku o drugim członku Shulkercraft chcę czytać dodatkowo wasze opinie o twórcach, o serii itd. Możecie napisać na przykład, czy wiecie, kim są, czy nie, czy korzystaliście z ich farm, czy nie, albo czy chow wam się podoba, czy nie, czy mają ładne skiny, czy nie, lub cokolwiek, co o nich wiecie. Pierwszy odcinek Shulkercraft już jest, więc tam możecie się zapoznać z odcinkiem. Link do filmu macie w opisie, więc będę wdzięczna, jeżeli mi pomożecie w tym odcinku. To jedyna taka szansa, więc czemu by nie? A teraz wracamy do odcinka. Bo jak widzicie, Div skończył craftować, więc czekamy, aż osiągnięcie popnie. Byłam przekonana, że będę musiała czekać całą noc, ale na szczęście nie, no bo mamy to. I czas na ostatnie osiągnięcie na dzisiaj, czyli zbudowanie golema. Do tego potrzebujemy 4 bloków żelaza i żaden problem, bo mam farmę i do tego potrzebuję jeszcze dyni. Też mam farmę, więc spoko. Div musi się tylko wziąć do roboty. Zebrałam dynię z farmy, a nawet 2 i jak widzicie, coś mi się tutaj z tą farmą trochę pokiełbasiło, więc musiałam ją nieco podreperować. Ale to po tym, jak wycięłam pierwszej dyni buźkę, bo dostałam dzięki temu nasiona, które mogłam zasiać. Jak to zrobiłam, to poszłam dalej. Musiałam jeszcze wziąć 4 bloki żelaza z farmy i swoją drogą, wiecie, jak bardzo ta farma jest złośliwa? Jak stawiałam bikony na moim świecie, to nie, po co pracować i respić dużo żelaza. Ale jak robię inne rzeczy i nie potrzebuję żelaza, to nagle mam zawalone obie skrzynki. To się nazywa złośliwość rzeczy martwych. Dajcie znać, czy wam też się zdarzają takie dziadostwa, że farmy robią wszystko, żeby wam tylko uprzykrzyć życie, albo nawet i nie farmy, bo czasami sprzęt elektroniczny. No nic, lecimy dalej. Początkowo, co jest nie tak z tą animacją latania? Kiedy oni to naprawią? Jakiś lot dzikiej ćmy. No dobra, nieważne, bo się znowu rozproszę. Początkowo chciałam go budować w swojej bazie, ale tak na dobrą sprawę, co ja bym z nim zrobiła? Oprócz tego mógłby mi zaburzyć działanie farmy żelaza, która jest pod ziemią, więc uznałam, że polecę do wioski i po prostu im tam zostawię tego golema. Myślę, że będzie to najbardziej fair opcja, biorąc pod uwagę fakt, że ta wioska to jest dokładnie ta wioska, która służy mi do pokonywania najazdów, więc trochę tych golemów ucierpiało, dlatego zostawię im tego gagatka. I po chwili oczekiwania osiągnięcie popło. To czas wracać do bazy. I to byłoby wszystko na tą porcję osiągnięć. Wiem, że 3 odcinki z osiągnięć pod rząd to dużo, ale jak wiecie, nie miałam większego wyboru i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. W następnym survivalu czeka nas kocia kawiarnia i będzie to wariant naszego wegemaczka, który robiliśmy już jakiś czas temu. Także obserwujcie kanał, bo są plany. Na ten moment mam listę odcinków aż do 2 kwietnia 2025 roku, a pomysłów mi jeszcze nie brakuje i co chwila coś do tej listy dopisuję. Także no, dzieje się na tym kanale i na pewno przez dłuższy czas się tutaj nic nie wyczerpie. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to naprawdę będzie mi miło, jeżeli zostawicie subskrypcję i dołączycie do mojego community. Kanał rośnie naprawdę w wspaniałym tempie i przerastacie moje oczekiwania. I cieszy mnie każdy sub, więc jeżeli to zrobicie, będzie mi niezmiernie miło. Zapraszam was też na serwer Discord, do którego link macie w opisie. Pamiętajcie o słowie klucz do następnego Hall of Fame, czyli zielonowłosa elfka i o mojej prośbie odnośnie Shulkercraft. To tyle ode mnie, trzymajcie się cieplutko i papatki!